czyli głęboka wiara, miłość do Pana Boga i jak gdyby obydwoje biorą udział w tej misji, którą Pan Bóg Izraeli powierzył 5 lat temu. Z Rzymu kilkanaście lat temu Gizela i mąż przenieśli się do Trevignano Romano. To jest 60 parę kilometrów od Rzymu. Tam mieszkają i mąż prowadzi małą firmę telekomunikacyjną. Gizela obecnie nie pracuje. Jakby usiłuję uprzedzić niektóre pytania, bo jesteśmy po dwóch spotkaniach z ludźmi takich zamkniętych w dniach skupienia i tam dużo różnych pytań właśnie między innymi o to, czy pracuje, czy nie pracuje, co robi, czym się zajmuje. W 2016 roku po dwóch pielgrzymkach, jakie małżonkowie Kardia odbyli, jedna pielgrzymka do sanktuarium Matki Najświętszej w Trefontane na przedmieściach Rzymu, gdzie wcześniej Maria objawiała się Bruno Corniacola. Nie wiem, czy Państwo żeście słyszeli o tych objawieniach. Wielkie objawienia Matki Bożej w Trefontane, uznane przez Kościół. I drugie objawienia w Medjugorje, gdzie też udali się z pielgrzymką. W ich domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Takim przełomowym dniem jest dzień 21 kwietnia 2016 roku. Tego dnia Gizela po raz pierwszy w siebie w domu zobaczyła Matkę Bożą. Wieczorem, kiedy już znajdowała się w łóżku, szykowała się do snu ze swoim mężem, usłyszała słowa filia mia, czyli córko moja. Najpierw nie widziała, skąd te głos pochodzi, zaczęła się rozglądać. Po jakimś czasie zobaczyła Matkę Bożą. I to było to pierwsze spotkanie. Matka Najświętsza wytłumaczyła, dlaczego wybrała Gizelę i Gianniego, dlaczego to małżeństwo wybrała. Myślę, że ona nam o tym opowie. I tak się zaczęły spotkania Gizeli z Matką Najświętszą. Tak się zaczęła ta przygoda, która trwa do dzisiejszego dnia. Gizela ma od tamtego czasu objawienia Matki Najświętszej, od czasu do czasu Pana Jezusa. Od kilka razy przez te 5 lat słyszała lokucję od Boga Ojca. Otrzymała dalej stygmatów, które ma od kilku lat w okresie Wielkiego Postu. Od środy popielcowej do niedzieli zmartwychwstania. W sobotę po Wielkim Piątku już zaczynają się stygmaty zamykać. Ma stygmaty rąk, nóg, boku i głowy. Oprócz tego od czasu do czasu na jej ciele pojawiają się różnego rodzaju napisy, tak zwane hierografie, niewytłumaczalne w żaden sposób. Są to krótkie modlitwy, wezwania do modlitwy albo uwielbienia Pana Boga. Oprócz tego w domu małżonków zaczęły się pojawiać na ścianie różne napisy, które trwają do dzisiejszego dnia, uwielbiające Pana Boga. Ze ścian zaczął wypływać olej, z wezfrank drzwiowych zaczął wypływać pachnący olej. Również z ciała Gizeli wypływa pachnący olej, zwłaszcza w momencie, kiedy ma objawienia. Te objawienia w obecnej chwili ma 2 razy w tygodniu. Wczoraj było objawienie w miejscu, gdzie żeśmy byli. Matka Najświętsza się objawiła. Przeczytamy potem Wam to przesłanie Matki Najświętszej. Zazwyczaj przesłania otrzymuje od Maryi we wtorki i w soboty. Raz w miesiącu, 3 dnia każdego miesiąca, Matka Najświętsza ukazuje się Gizeli na górze koło Trevignano Romano, którą sobie sama wybrała. Góra nosi nazwę Trevinie. Gizela miała pewnego razu objawienie, gdzie usłyszała Matki Bożej tre. I zastanawiała się właśnie, co to znaczy to tre. Potem otrzymała światło, że chodzi o miejsce, które nazywa się Trevinie, czyli trzy winnice, i że tam ma się spotykać z Matką Najświętszą o godzinie 3 każdego 3 dnia miesiąca. A więc Trevinie, godzina 3 po południu i 3 dzień miesiąca. I rzeczywiście Maria od tego czasu, już od kilku lat, ukazuje się każdego 3 dnia miesiąca o godzinie 3 po południu na tym miejscu, które nosi nazwę Trevinie. W tej chwili jest to miejsce, które kto się zakupił
podarował wspólnocie, która zgromadziła się przy Gizeli. I jest to miejsce ogrodzone, zagospodarowane są krzesełka, jest piękny krzyż na tym miejscu, figura Matki Bożej, która została ukoronowana w październiku zeszłego roku. Zresztą w tej uroczystości brałem również osobiście udział i niektóre osoby tutaj, które są ze mną, również. Oprócz tego, kochani, no tak myślę jeszcze, co mam powiedzieć, stygmaty, przesłania, co mi się przyda. Oprócz tego Lizel ma jeszcze różnego rodzaju ekstazy, podczas których Matka Boża do niej mówi. I te ekstazy zdarzają się codziennie i to nieraz po kilka razy. Dziś już miała dwa razy ekstazę rano, kiedy żeby się modlili. Matka Boża jej w tej ekstazie przekazała pewne myśli. I nawet na Jasnej Górze, kiedy żeśmy byli przed tym obrazem Matki Najświętszej. A więc to możemy w pełni nazwać ją mistyczką, że jest mistyczką. Nie tylko wizjonerką, a więc ma wizję. Matki Najświętszej widzi ją, z nią rozmawia. Kiedy zapytałem Lizę, w jaki sposób widzi Maryję, to wielokrotnie by powiedziała, tak jak ojca widzę. A więc nie jest to widzenie jakieś duchowe, to nie jest jakieś wyobrażenie, ale Gizela widzi Matkę Najświętszą tak, jak my w tej chwili się widzimy. A więc jest to widzenie fizyczne, nie oczami wiary, ale oczami fizycznymi Matkę Najświętszą widzi. No, kochani, myślę, że tyle. To, co wam chciałem powiedzieć. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz. Na pewno to was bardzo ciekawi. Jaki jest stosunek Kościoła do tego, co się dzieje w Trevigiano Romano? Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie powiedzieli. I kiedy zaczęło się to wszystko dziać w Trevigiano Romano 21 kwietnia 2016 roku, oczywiście no, ludzie się o tym dowiedzieli. Kobiety, jak to kobiety, rozniosły to od razu, prawda? Tak jak zmartwychwstanie Pana Jezusa też kobiety rozniosły i do dzisiejszego dnia byśmy wiedzieli, że Pan Jezus zmartwychwstał, a tak dzięki kobietom, żeśmy się od razu dowiedzieli. I wtedy też kobiety z okolicy rozniosły to po okolicy i po kilku dniach już w domu Gizeli było ponad 100 osób na modlitwie, rozmawiali razem o żarnicy. Również dowiedział się o tym miejscowy biskup od miejscowego proboszcza, na terenie którego Gizela mieszka. Ja jeszcze tylko powiem tak, żeby wam przybliżyć, że Gizela z Dzianim to nie są bogaci ludzie. To są ludzie średniej klasy, raczej przeciętnie żyją niż bogato. Mają malutkie mieszkanie 60 parę metrów i na tych, gdzie jest ten salon z kuchnią połączone, łazienka i dwie malutkie sypialnie i balkon. I w tym mieszkaniu, w tym salonie z kuchnią na modlitwę gromadziło się ponad 100 osób. To były, no, ja wiem, bo ja to odprawiałem przeświętą w tym domu i wielokrotnie się modliłem też. To wiem, ci ludzie byli jak śledzie w beczce. I na takie spotkanie jedno przyjechał ksiądz biskup. Kiedy zobaczył, co się tam dzieje, gdzie jest, to powiedział, no, we Włoszech kościoły są puste, a tutaj tyle ludzi modli się w domu. To jest niesamowite. I zezwolił wtedy, żeby Gizela spotykała się z tymi ludźmi, którzy przychodzą na modlitwę. Najpierw w małej kaplicy, potem dał pozwolenie, żeby w większej kaplicy, w tej chwili jest pozwolenie biskupa, żeby się modlić w kościele parafialnym. Dał pozwolenie kapłanom, którzy przyjeżdżają na objawienia, żeby ludzi podczas objawień spowiadali. A więc biskup od samego początku był przychylny. Oczywiście biskup nie może potwierdzić ani zaprzeczyć, bo nie ma, to wszystko trwa, więc on nie. Były pobierane, a jeszcze do tego dojdę, wiem, co chciałem powiedzieć. W krótki czas po tym pierwszym objawieniu zaczęły się dziać jeszcze dwie dziwne rzeczy w domu Gizeli i Dzianiego. Zaczęła płakać figurka Matki Bożej, najpierw normalnymi łzami, a potem krwawymi łzami figurka, która została przywieziona z Medjugorje. Normalna gipsowa figurka, najprostsza, takiej wielkości. Takich figurek na setki, na tysiące w całym Medjugorje można kupić w każdym sklepie. I ta figurka pewnego dnia zaczęła płakać najpierw normalnymi łzami, a potem krwawymi łzami. I płakała wielokrotnie. Te łzy były brane do badania, do analizy. Okazuje się, że rzeczywiście są to ludzkie łzy. Badania były bardzo szczegółowe. Gdyby takie nie były, no to gdyby to nie były prawdziwe łzy i prawdziwa krew, to ksiądz biskup absolutnie
to ogłosił i nie pozwolił, żeby się tam spotykać. To komisja biskupa, ludzie biskupa przyjeżdżali i brali te łzy do badania. I oprócz tego też płakał obraz Jezusa Miłosiernego. Ten obraz Jezusa się dziadnik, a miało kładło, gdzie zrobił, że kończył. Obraz Jezusa Miłosiernego przywieźli ze sobą i ten obraz wam pokażemy. Na koniec ja was obrazem Jezusa Miłosiernego po błogosławie. Obraz, który płakał krwawym łzami, ostatni raz zapłakał dnia 6 marca tego roku. Ta krew jest zaschnięta na tym obrazie. Kilkakrotnie Pan Jezus płakał. Już te badania, które były prowadzone, to można powiedzieć, że doprowadziły do tego, że ta krew cała prawie została zdjęta do badań z tego obrazu. Ale Pan Jezus znowu zapłakał 6 marca krwawymi łzami i znowu ta krew jest zaschnięta, widać ją bardzo dobrze na tym obrazie, zaschniętą krew, która płynęła z oczu Pana Jezusa. Kochani, dlaczego? To jest ważne. Dlaczego Pan Jezus płacze? Dlaczego Matka Najświętsza płaczą w Trewniano? Dlaczego te wszystkie znaki? Odpowiedź jest jedna. Bo świat już zaszedł tak daleko na drodze z mojej grzechu, że Matka Najświętsza i jej Syn Jezus Chrystus Miłosierny już nie tylko upominają, ale płaczą nad światem. Bardzo często w objawieniach z Trewniano pojawia się ten refren, że czas już jest krótki, czas się wyrobił, nie ma już czasu. Nawracajcie się, błaga Matka Najświętsza. Pan Jezus mówi, nawracajcie się, pokutujcie. Pokutujcie, czyńcie ofiary. Na przykład we wczorajszym objawieniu Matka Najświętsza nas błaga o ofiary, bo mówi, że nadciąga zawierucha wojenna ze wschodu Europy. Błaga o modlitwę, o pokutę i o ofiary. Także te łzy, które są płyną z oczu Maryi i jej Syna w Trewniano, to są łzy do upomnienia, potocznego upomnienia dla nas. W ogóle przesłanie z Trewniano Romano to jest wezwanie, jedno wielkie wezwanie do nawrócenia, pokuty i do czynienia ofiar za grzeszników, za wybawienie świata. Jeżeli tego nie będziemy czynić, to przyjdą potężne kary na świat, dla nas wszystkich. Kary, które Matka Najświętsza zapowiada w Trewniano. A więc te kary, które ta Matka Boża zapowiada, bo niektórzy mówią, że to jest przesłanie katastroficzne, że Matka Boża tylko straszy w Trewniano. To nieprawda, absolutnie to nieprawda. Kochani, Matka Boża w Trewniano upomina i mówi, nawróćcie się, podaje nam środki do tego nawrócenia. A dopiero potem mówi, jeżeli się nie nawrócicie, nie będziecie pokutować, wynagradzać, modlić się, składać ofiary. Co to znaczy składać ofiary? To znaczy wynagradzać, przyjmować cierpienie, które Bóg nam zsyła. Nie narzekać w chorobie, przyjmować różne trudy, ograniczenie tego życia. No to wtedy dopiero przyjdą kary. Ale najpierw jest to wezwanie do pokuty i do nawrócenia. Matka Najświętsza ciągle w Trewniano Romano powtarza, że objawienia w Trewniano są kontynuacją. Są kontynuacją objawień z La Salette i z Fatimy. Bo w La Salette Matka Najświętsza wzywała do nawrócenia, a zwłaszcza w Fatimie Matka Najświętsza wzywała do nawrócenia, do pokuty, do wynagradzania. Ja poproszę księdza Romana, żeby tutaj Pana Jezusa mi podał. Kochani, to jest najprostszy, najtańszy obraz, jaki można było kupić w Rzymie na płycie pięśniowej, kupiony koło Watykanu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przez małżonków Gizela i Giovanniego w 2016 roku. I ten obraz u nich zapłakał w sypialni. Malutka sypialnia, malutki pokoik. Na takiej ścianie z boku ten obraz wisiał. Ja w tej sypialni wielokrotnie byłem i modliłem się przed tym obrazem. I tam dalej wisi w tym miejscu. No teraz można powiedzieć, często jest zdejmowany i pokazywany i jest mu kult oddawany. I kiedy tutaj się Gizela wybierała z działaniem, to jej błagałem na wszystko i przywieźć Jezusa Miłosiernego ze sobą. W sposób szczegółowy o tym Jezusie, o tym objawieniu piszę w mojej książce Boże o nieskończonym Bożym Miłosierdziu i końcu czasów, którą możecie nabyć przed Kościołem. Tam jeden rozdział jest poświęcony właśnie tylko temu objawieniu i temu Jezusowi płaczącemu. Zachęcam do przeczytania w ogóle całej książki Boże Miłosierdzie i koniec czasów.
zresztą wszystkie trzy tomy przesłań Matki Najświętszej Pana Jezusa Stefania do Romanu też znajdziecie przed kościołem, można to zakupić i przeczytać, no, powinni żeście przeczytać, bo jak można mówić o objawieniach, jak można odpowiedzieć na to wezwanie Maryi, jeżeli się nie zna przesłań, jeżeli się nie zna przesłań tych, które Maryja do nas kieruje. Matka Najświętsza powtarza często z Gizeli, że te przesłania nie są dla niej, ona jest tylko wybranym narzędziem przez niebo. Natomiast niebo kieruje swoje słowa do nas, kieruje do mnie, do każdego z was, do każdej z was. A więc, kochani, tak myślę jeszcze, co mam powiedzieć, ale myślę, że to wszystko, wracając jeszcze do księdza biskupa Romanorosskiego, biskupa tamtej diecezji, to biskup nigdy objawień nie potępił, wręcz przeciwnie, zawsze był życzliwy, pomagał Gizeli widzącej jak mógł, zgadzał się na wiele rzeczy, na te, które mógł, żeby pomóc. I tak jest do dzisiejszego dnia. Liczymy na to, że biskup w najbliższym czasie powoła komisję specjalną, która się tym zajmie i zbada, bo nie ma takiej komisji do dzisiejszego dnia, ale Gizela na przykład spotykała się z polecenia biskupa wielokrotnie ze specjalistami od życia mistycznego, z teologami, którzy z pobliskiego Watykanu przyjechali i żaden z tych kapłanów, żaden z tych teologów nigdy nie zakwestionował tego, co się dzieje w Trebbiano. A więc nigdy nie ogłosił, nie określił, że to są rzeczy nieprawdziwe, niepochodzące od Pana Boga. Co prawda nie ma określenia, że są prawdziwe, ale takie określenie nie może być, bo one jeszcze ciągle trwają. Dopóki trwają, Kościół dzisiaj nie może się zgłosić odnośnie prawdy. Natomiast nie ma zaprzeczenia Kościoła, potępienia i najmniejszej krytyki ze strony biskupa. Więc jeżeli tego nie ma, to możemy przyjmować, wierzyć, jeżeli nam to pomaga. A myślę, że wielu osobom pomaga. Wiem, że wiele osób śledzi te objawienia i te wydarzenia związane z tym generowaniem. Dzisiaj macie wielką łaskę, że macie pośród siebie samowidzącą świadka tego wszystkiego, naocznego świadka tego wszystkiego, co tam się dzieje. Ja na tym kończę, w tej chwili oddaję głos widzącej Gizeli. Gizela wam jak gdyby resztę dopowie, a tłumaczyć będzie Ewa Jurasz, która razem z nami jest. Dziękuję wam bardzo. Buongiorno tutti. Witam was wszystkich serdecznie. Cari fratelli polacchi. Drodzy bracia i siostry Polacy. Io sono molto emozionata di essere qui. Jestem bardzo wzruszona, że mogę być po prostu tutaj, w Polsce i u was. Non solo in Polonia, la terra del grande Papa vostro, ma anche mio. Polska nie jest tylko krajem wielkiego waszego papieża, ale również mojego papieża. Giovanni Paolo II. E mio, nel senso che sono cresciuta con questo Papa. Mówię o papieżu Janie Pawle II, to jest papież, w czasie jego pontyfikatu wzrastałam. E quindi essere qui nella sua terra mi emoziona davvero tanto, proprio tanto, tanto. I będąc tutaj, poznając jego kraj, naprawdę przeżywam bardzo wielkie emocje. Io ho assistito, per noi è la prima volta che veniamo in Polonia e ho assistito a svariate messe, insomma, da qualche giorno e vedo veramente la vostra fede. My jesteśmy od kilku dni, jestem w ogóle po raz pierwszy w Polsce, jesteśmy od dłuższych dni i to, co mnie najbardziej porusza, to nasza wiara, to, co widzę. La fede sicuramente molto grande. Wiara naprawdę wielka. Genuina. Zdrowa. Quando li vedo inginocchiarsi davanti a un tabernacolo o davanti in chiesa, kiedy was widzę klęczących przed tabernakulum, kiedy widzę was klęczących w kościołach. Personalmente mi emociono davvero tanto, ma non solo io, ma anche i miei amici. Bardzo mi to wzrusza, nie tylko mnie, ale również moich przyjaciół, którzy są ze mną. Myśmy to, rozmawiając wcześniej ludzi, myśmy to zatracili. Miei amici italiani, perché purtroppo da noi in Italia la situazione non è proprio questa, anzi, e quindi noi dobbiamo
quasi ribellarci per arrivare a dove siete voi, ma forse in Italia non si ha ancora la forza di farlo. To, co właśnie chcę powiedzieć, że po prostu my tego we Włoszech nie mamy. My musimy postarać się montować, żeby dotrzeć do tego stanu, w którym wy macie jeszcze cały czas. Noi per andare in una messa normale. My, abyśmy mogli być na normalnej mszy świętej, dobbiamo fare 200 km. Musimy jechać 200 km. Quindi ecco perché io sono io che davanti a voi mi sento davvero molto piccola e vi dico grazie, grazie di cuore per quello che siete. I dlatego ja naprawdę przed wami czuję się bardzo mała, taka malutka. I ja dziękuję wam za waszą postawę, taką modlitewną i przedstawiającą wiarę. Siete un grande esempio per noi. Bo jesteście wielkim przykładem dla nas. Bene, io la mia storia l'ho già un po' raccontata Don Gregorio. Już Grzegorz przedstawił pokrótce moją historię. E ovviamente, per chi lo conosce, i messaggi di Trevignano, Trevignano è i messaggi che la Madonna dà da Trevignano, anche se da 5 anni, però devo dire che è una cosa molto strana perché si verificano spesso, spessissimo, quasi sempre nel giro di qualche mese. I to mówię dla tych osób, bo nie wiem, czy wszyscy znacie orędzie z Trevignano, to trwa od 5 lat i taką charakterystyką ich, tych orędzi jest to, że one się bardzo szybko realizują. W przeciągu kilku tam miesięcy jest wyjaśnienie tych orędzi. Tanto che per quanto riguarda la pandemia, il COVID-19, lo avevo già detto, preannunciato la Madonna, il 28 settembre del 2019. Więc na przykład to, co teraz przeżywamy. 28 września 2019 roku Matka Boża mi powiedziała o zarazie, o COVID-zie. Ovviamente nei messaggi si parla molto non solo di quello che sta accadendo, di quello che accadrà a breve. Nie, orędzia nie mówi się tylko o tym, co się dzieje i to, co się za chwilę, może za chwilę, czas Boży jest inaczej liczony, za chwilę wydarzy. Ma soprattutto di chiedere alla Madonna spesso di aumentare la nostra fede, di inginocchiarci. Bo bardzo często Matka Boża właśnie w tym orędziu mówi, abyśmy pogłębiali naszą wiarę, abyśmy się pokłaniali, abyśmy klęczyli w tym. E fare sacrifici. Abyśmy się czynili ofiary. Perché lei dice che questo è il peggiore momento che l'umanità sta vivendo. Bo Matka Boża powiedziała, że to jest najgorszy moment, w którym przychodzi żyć ludzkości. Purtroppo io non vorrei spaventarmi, ma possiamo dire che questi sono momenti dove diciamo stiamo vivendo nella pobrezza. Nie chcę nas straszyć, ale to co mogę powiedzieć, że to są momenty, które przeżywamy, które są opisane w Apokalipsie, zapowiedziane w Apokalipsie. In questo momento c'è una grande guerra spirituale e forse anche non spirituale tra il bene e il male. Teraz przeżywamy bardzo mocną czy wielką wojnę duchową. Wojnę duchową, wojnę między dobrem a złem. Quindi, ecco, io chiedo a voi, ma chiedo a tutti coloro che riescono ad avvicinarsi, che piano piano che si confessino, che si avvicinino alla fede e soprattutto che si convertano, che convertano il loro cuore. Dlatego ja bardzo proszę wszystkich, aby się przybliżyli jak najszybciej do wiary, aby się nawrócili, aby się spowiadali. La conversione, fratelli, è la cosa più importante. Ponieważ nawrócenie jest najważniejszą rzeczą. Proprio ieri nel messaggio ricevuto la Madonna ha detto ricordatevi che siete nel mondo, ma non siete del mondo. Właśnie w wczorajszym orędziu Matka Boża powiedziała, pamiętajcie, jesteście na świecie, ale nie jesteście z tego świata. Con i suoi messaggi da davvero tanta speranza. Ma sicuramente chi è nella fede la speranza la trova di certezza. Te orędzie Matki Bożej naprawdę dają dużą nadzieję,
i kto ma nadzieję, też ma pewność. Quindi ecco, purtroppo ogni tanto dicono che la Madonna di Trevignano è catastrofica, ma non è così, la Madonna è una mamma. Bardzo często słyszę takie powiedzenia, że orędzia z Trevignano są katastroficzne, ale to nie jest prawda. Matka Boża występuje jako matka. È una mamma che con il suo amore di mamma aiuta, vuole cercare di aiutare i suoi figli. I Maria jako matka pragnie pomóc swoim dzieciom. Portandoli, lei dice spesso, prendete le mie mani. Mówi bardzo często, uchwyćcie się moich rąk, dłoni. E voi, con la vostra fede. I wy waszą wiarą. Potrò proteggermi, è l'unica salvezza, è la fede. E przez waszą wiarę będę was mogła ochronić, będę wam mogła pomóc. Wiara jest waszą jedyną ochroną. La Madonna, se qualcuno possa essere, possa interessare com'è, qualcuno lo chiederà, ci chiederà, ma com'è la Madonna? Być może ktoś z was jest taki zainteresowany, żeby wiedzieć, jak wygląda Matka Boża, może o to pytać. È bellissima. To wam mówię, że jest piękna. Ed è talmente bella che con le parole umane non si può definire. Jest tak piękna, że słowami ludzkimi nie można tego wyrazić. È una madre per altre mille volte mamma. Jeżeli mamy swoje odczucie do Matki Rodzonej, do Matki Ziemskiej, to po prostu do Maryi to jest tysiąc razy więcej. Ed emana una grande pace nel cuore. Ma bardzo wielki pokój serca. Tantissimo amore. Wielką, wielką, wielką miłość. E tanta pace. I wielki pokój. E molta umiltà. I jest bardzo pokorna. Cosa che noi ancora forse dobbiamo imparare. Taką rzeczą, której my się musimy nauczyć. Musimy się nauczyć pokory. Ecco, l'umiltà è quel passo che porta a Gesù e porta sulla strada migliore. Pokora to jest ten krok, który prowadzi nas do Jezusa, który prowadzi nas na lepszą drogę. Lei chiede spesso, non siate attaccati alle cose di questo mondo. Matka Boża często mówi, żebyśmy się nie przywiązywali do rzeczy tych ziemskich, tego świata. Perché le cose di questa terra non hanno nessun valore. Ponieważ rzeczy na tej ziemi nie mają żadnej wartości. E lo spirito, il cuore e le opere. Tylko duch, serce i dzieła. Che ci possano portare su dove tutto è pronto per noi. Które mogą nas zaprowadzić tam w górę, gdzie jest wszystko dla nas przygotowane. Ecco. Se credo. To moje takie słowa dla was. Myślę, że se volete fare qualche domanda, io sono qui. Jeżeli by ktoś chciał o coś zapytać, to jestem tutaj do dyspozycji. Słuchając się te piękne słowa i pełne głębi i ducha, chciałem powiedzieć, że tu w naszym kościele mamy kilka znaków, które pokazują współpracę polsko-włoską. Ten główny obraz, który jest, jest kopią obrazu San Spomieronani w naszym kościele ponad 500 lat. A tam znajduje się na Wzgórze Zbilińskiej w Rzymie, obok sanktuarium, gdzie jest też oryginał Matki Bożej Nieustającej Pomocy, które mamy tutaj kopię. No i oczywiście znamy cały świat, które też tutaj u nas zawisną. Więc mamy wiele z tych przenikających się więzi duchowych. I ogromne dzięki za te piękne słowa. Staramy się przez naszą Matkę Bożą docierać na te same szlaki. Grazie, signori, grazie. Per me è un grande onore.
Pozdrawiam. Dziękuję, księdzu, dziękuję. Pan, że mogłam tutaj być, bo dla mnie to jest naprawdę zaszczyt. No, jakieś pytania? Proszę, proszę. Może tutaj podejść do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli. La Madonna ha detto proprio nel messaggio di ieri. I dokładnie na to pytanie też wczoraj zostało już zadane na naszych spotkaniach. Widzę, opowiada, że Matka Boża wczoraj gołębi się skrywała, można powiedzieć, skrywała do Polaków. I że cari figli amati. Mówi, drogie dzieci, ukochane drogie dzieci. Grazie per essere qui nella preghiera. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj zgromadzeni na modlitwie. E per aver ascoltato la mia chiamata nel vostro cuore. I że usłyszeliście, odpowiedzieliście na moje wyzwanie w waszych sercach. Amati figli. Umiłowane moje dzieci, vi chiedo di pregare per l'est Europa. Proszę Was, abyście się modlili za Europę Wschodnią. Perché da lì arriveranno le vostre sofferenze. Bo stamtąd przyjdzie Wasze cierpienie. Chiedo a tutta l'umanità e a tutte le nazioni. Proszę całą ludzkość i wszystkie narody. Di inginocchiarsi spesso e fare sacrifici. Abyście często uklękali, się często klękali i czynili ofiary. Questa sarà la nostra unica salvezza. Bo to będzie waszą jedynym ratunkiem. Mi chiedo, figli amati. Proszę was, moje dzieci umiłowane. Non dovete mai temere. Nie możecie się bać. Finché sarete saldi nella fede. Nie możecie się bać do momentu, kiedy będziecie mieć zdrową wiarę. Io invierò questa mia figlia. Ja posyłam tą moją córkę. Lì dove sarà possibile. Tam, gdzie jest to możliwe. Per aprire i vostri cuori. Aby wasze serca. E per la vostra conversione. Były należały do mnie i dla waszego nawrócenia. Perché non c'è più tempo. Bo nie ma już czasu. Tutto è pronto per voi. Wszystko jest gotowe dla was. Figli miei. Moje dzieci. Ricordatevi che siete nel mondo, ma non siete del mondo. Pamiętajcie, że jesteście na świecie, ale nie jesteście ze świata. Ora vi lascio con la mia materna benedizione. Teraz was zostawiam z moim macierzyńskim błogosławieństwem. Nel nome del Ojca, Padre, Ducha Świętego, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Poi aggiunge. Potem dodała jeszcze. Molte saranno le grazie che oggi scenderanno per voi. Będą wielkie łaski, które na was dzisiaj spłyną. A tu ty ricordi che la supplica. Sì, la supplica di compare. Quindi vedi, la Madonna aggiusta tutto come vuole. To ostatnie zdanie dzisiaj będą dane wam wielkie łaski. Wczoraj był dzień 8 maja. Dzień supliki z Pompeji, tego szczególnego dnia są dwa razy, na 13 października i 8 maja, kiedy Matka Boża właśnie rozsyła do łaski nie może. Ecco, questa è stato il messaggio qui in Polonia, ma questo non significa che sia solo per voi. To jest orędzie, które zostało tutaj dane, ale nie znaczy, że ono zostało tylko dla was dane. Ma credo che sia un messaggio anche per l'umanità, per le nazioni, per il mondo. Ale jest to orędzie dla całego świata, dla ludzkości, dla narodów. Quindi ecco, non abbiate paura. Dlatego nie bójcie się. E soprattutto, come io non voglio imitare lui, ma come diceva Giovanni Paolo II, ma lo dico spesso anch'io, non abbiate paura di far entrare Cristo nei vostri cuori. Tak jak mówił wasz papież, ja też to powtarzam, nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Quindi non aprite solo il cuore, ma spalancatelo a Cristo, senza temere mai nulla, mai. Nie uchylajcie tylko drzwi waszego serca, ale tak jak powiedział papież, no, otwórzcie na oścież, nie?
Nie ukrywajcie nic. Perché la Madonna di Gesù saranno la nostra protezione. Ponieważ Matka Boża i Pan Jezus będą i są naszą ochroną. Quindi io credo che questo per me tutto, se qualcuno, ripeto, io sono qui a disposizione, prima che poi rifugiamo. Muszę powtarzać, jestem w waszej dyspozycji, zanim uciekniemy, zanim znikniemy. Se avete qualche anche curiosità, ma non va bene anche i curiosi. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, nawet z zwykłej ciekawości, to proszę, ostrzeżmy. Ja chciałem się zapytać. Chciałem się zapytać, czy pani Lidia zapytała Matkę Bożą, dlaczego mnie wybrałaś i jakie masz plany, co mam zrobić? Kiedy z Aitiesto la Madonna, per questa è stata scelta e cosa devi fare? Sì, io no, veramente, a dire il vero non l'ho chiesto, è lei che me l'ha detto. Prawdę powiedziałam, że ja się o to nie zdążyłam zapytać, bo Matka Boża sama mi to powiedziała. Lei dice, io ho scelto voi perché non solo me ma anche mio marito, la famiglia. Io ho scelto voi per la grande speranza e amore che avete nei vostri cuori. Mówi, wybrałam was, nie tylko mnie, ale mojego męża, bo jesteśmy rodziną, ze względu na wielką nadzieję, jaką nosicie w sercu, jaką macie w sercu. E poi ci ha chiesto di essere esempio per le coppie. I powiedziała nam, prosiła nas, żebyśmy byli przykładem dla małżeństwa. Tutto questo per noi era incomprensibile all'inizio, non capivamo perché. To było wszystko bardzo dziwne dla nas, nie rozumieliśmy, o co chodzi. E invece piano piano noi abbiamo capito, io e mio marito Gianni siamo molto uniti e quindi... Po jakimś czasie zrozumieliśmy, o co chodzi, dlatego że ja z moim mężem jesteśmy bardzo zjednoczeni. Tak ma być jedno. E quindi, visto che purtroppo, dico purtroppo, il demonio è entrato nelle famiglie. I niestety, z tego względu, że diabeł wszedł między rodziny. A volte è accaduto nei vari incontri che io faccio, insomma anche la mia, prendo la mia porta, e che le persone vedendoci insieme e uscendo da casa hanno detto, bene allora l'amore esiste ancora. I po prostu to są takim przykładem, bo ludzie ich widzą, jak ja w jaki sposób oni żyją i są dla innych przykładów, które no, są teraz oba na zewnątrz, nie? Poprzez ich zachowanie. Jeszcze ktoś coś? No, daj do mikrofonu. Przyjazd do Polski był w jakiś sposób zasugerowany przez Matkę Bożą i jak to się stało, że akurat Polska? I tu jaki kolonia era suggerito dla Katedra Madonna e come è andato per sé per la Roma? Come è successo qui? In Polonia. In Polonia. Sì, e no, Polonia, a dire il vero, io conosco Don Gregorio. Ja znam księdza Grzegorza. Da quasi 5 anni forse. Prawie od początku tych moich doświadczeń z Grzegorza, prawie 5 lat. I ogni tanto quando lui veniva da me mi chiedeva perché non vieni in Polonia. I on kiedy przyjeżdżał do nas, pyta się, dlaczego nie przyjeżdżasz do Polski? Anche se era un mio grande desiderio. Nawet jeśli to było moim wielkim pragnieniem. Ma non era mai il momento, proprio adesso invece la Madonna ha detto perché voi dovete sapere che io... Ale nigdy nie było możliwości, żeby się zdecydować na podróż, więc teraz... E prima di qualunque decisione io prenda e chiedo sempre alla Madonna se... Ja zanim podejmuję jakąś decyzję, mam wychodzić coś po głowie, pytam się na tej grze, czy to jest dobre, czy to jest prawidłowe, czy tak powinno być? E lei mi ha detto... sì, a questo è il momento, adesso vai e le parole di Dio saranno come acqua limpida davanti ai tuoi passi. E mówi, że po prostu pytałeś na tym, czy ma jeść do Polski, a tylko, że powiedziała tak, to jest ten moment, jedź i
La parola di Dio, il suo Boże, sarà come acqua limpida davanti ai tuoi passi. Będzie jak woda przed twoimi krokami. Będzie woda, która przepłynie przez Słowa Boże. E mi ha benedetto questo viaggio. Tylko błogosławiła nas na ten wyjazd. E quindi siamo partiti. Dlatego przyjechaliśmy i jesteśmy tutaj. Nawet w Konstantynopolu. Łódzki. Anche qua in questo posto. Anche in questo posto, già. Cosa mikrofon, dodawajcie sobie. Ja nie słyszę. Chciałam zapytać, czy Matka Boża mówi coś o odnowieniu właśnie przymierza w rodzinie, żeby rodziny są porozbijane. Czy jest jakiś sposób, żeby te rodziny stawić po raz kolejny? Kiedy już ta rodzina, czy są porozbijane w związku? Pytanie. Synagoga, Madonna, liczy tylko za komę umierę, jak tam nie wie, są. Pregamy. Powiedziałem, żeby się modlić i modlić się wspólnie. E soprattutto essere esempio per i propri figli. I żeby być przykładem dla własnych dzieci. A volte i ragazzi sembrano distratti. Bo bardzo często się zdarza, że dzieci są rozproszone, tak po prostu zdezorientowane. Ma noi mettiamo seme. A my po prostu siejemy. E può nascere delle rose bellissime. I wtedy po prostu my, jeżeli zasiemy dobro, to będzie po prostu rosnąć. Wyjdą piękne róże. Musimy prowadzić. Jak to pieśń mówi, śpiewają Rady Maria. Musimy siać, póki tam. Czasem. Jeszcze raz. Żeby ojciec się objawiał. Chciałam zapytać, co on mówił, jeśli można jeszcze drugie o świętego Józefa. I już też się objawia. Jaki też jest. Questa domanda della apparizione di Dio Padre e di San Giuseppe. Sì, sì, ma perché ci sono le apparizioni di San Giuseppe dall'altra parte? Ah, adesso mi stai chiedendo, sì. Allora, no, ho avuto no, l'apparizione di Dio non esiste perché Dio nessuno l'ha mai visto. Io sono andata in estasi. E ho sentito cosa mi diceva Dio. E Bóg, ja byłam w ekstazie i słyszałam to, co Bóg do mnie mówił. Mówi, że objawień Boga Ojca nie ma. L'unica cosa che ho visto è una immensa, grandissima luce. I to, co widziałam, tylko to było takie przepiękne, wielkie światło. Ma le sue parole con una voce. I jego słowa, głosem, który usłyszałam. Il volto non credo che di Dio si possa vedere. E com'è? Non credo che il volto di Dio si riesca a vedere. E nie wierzę, żeby Boga Ojca można było zobaczyć. Però una cosa Dio me l'ha detto. Ale jedną rzecz Bóg mi powiedział. Voi pensate che io sia vecchio. Wy myślicie, że jestem stary. Ma io non sono vecchio. Ja nie jestem stary. Io sono... Un attimo te lo dico. E dice, vi prego figli miei, proszę was moje dzieci, non abbiate mai paura di me, nigdy się mnie nie bójcie, io vi ho dato una figlia, mia figlia, una madre per voi, ja wam dałem moją córkę, matkę dla was. Io come padre buono voglio che mi conosciate così come sono. Ja jako dobry ojciec pragnę, byście mnie poznali takim, jakim jestem. E chiede soprattutto, chiamatemi padre. I mówi, proszę przede wszystkim, mówcie do mnie, bo mówcie, nazywajcie mnie, przyzywajcie mnie jako ojca, używajcie tego słowa ojciec. Dice, non solo Dio, ma padre. Nie jestem Bogiem, ale jestem ojcem. Ogni tanto dice anche la mia giustizia serve. Moja czasami mówi, że moja sprawiedliwość służy po to, per correggermi. Aby was wyprostować. Perché voi non sempre ascoltate. Perché voi? Non sempre ascoltate. Ponieważ wy nie zawsze słuchacie. E poi dice, è un messaggio molto lungo, non voglio. Cercatemi e mi troverete.
Szukajcie mnie, a mnie znajdziecie. Sono anche in coloro che non mi conoscono. Jestem również z tymi ludźmi, którzy mnie nie znają. Io so chi siete e ho creati nell'amore. Ja wiem, kim jesteście, bo was stworzyłem z miłości. Nell'umiltà e nella verità. W pokorze i w miłości. E voi? A wy? Avete creato il Dio di voi stessi. A wy stworzyliście Boga z samych siebie. Ecco, io credo che questo lo dobbiamo fare. Creare il Dio di noi stessi. Ja uważam to, że tego nie możemy robić, żebyśmy z siebie sami stworzyli Boga, obraz Boga. Perché noi spesso pensiamo di riuscire con la nostra intelligenza di riuscire a risolvere tutti i problemi. Ponieważ my myślimy, że z własną inteligencją potrafimy rozwiązać wszystkie problemy. E soprattutto con la nostra ragione. A przede wszystkim przez nasz umysł, nasze myślenie. Allora io invece vi do un piccolo consiglio, se me lo permettete. Jeżeli pozwolicie, to dam wam taką małą radę. Non ragioniamo più, non ragionate. Żebyście już więcej nie kombinowali, nie myśleli, nie rozwiązywali po swojemu swoich problemów. Quando avete un problema. Kiedy macie problem. Affidate tutto a Gesù. Powierzcie wszystko Jezusowi. Alla Madonna. I Matce Bożej. E credetemi, loro sono vicino a noi. I wierzcie mi, oni są blisko nas, przy nas. E ci ascoltano sempre, anche in questo momento. I słuchają nas ciągle i zawsze, nawet teraz, w tym momencie. La cosa incredibile, rzecz taka niemożliwa, nie do uwierzenia, to jest to. E che Dio vorrebbe che noi chiedessimo a Lui di risolvere i nostri problemi. Że Bóg prosi, żebyśmy się do Niego zwracali, żeby mógł rozwiązywać nasze problemy. E invece noi lo vediamo così lontano che pensiamo. A my myślimy, że Bóg jest tak daleko. Che chissà che ci ascolta, chissà dove sta. Gdzie nie wiadomo, gdzie on jest, czy nas słucha, czy nas słyszy. E invece ricordatevi. Więc dlatego pamiętajcie, że. Che è sempre vicino a noi. On jest ciągle obok nas, jest bardzo blisko nas. In ogni momento. W każdym momencie. In ogni vostro pensiero. W każdym cuore, w sercu, in ogni azione, w każdym działaniu, Lui è con noi. On jest z nami. E non ci abbandona mai. I nigdy nas nie opuszcza. Quindi, per favore, dlatego proszę was, date i problemi nostri a Lui. Wasze problemy wszystkie oddajcie Bogu. E poi ricordatevi che le croci che Lui ci dà. I pamiętajcie, że krzyże, które On nam daje, non solo ma, vanno amate, vanno amate, jeżeli, sono amate, jeżeli są pokochane, ma in più abbiamo la possibilità che con la nostra preghiera, więc mamy jeszcze możliwość, że przez naszą modlitwę, è il nostro affidamento, nasze zaufanie, le nostre sofferenze, i nasze cierpienia, Lui possa trasformarli in grazie, On może przemienić w łaski. Vi lascio con questa riflessione. Zostawiam was właśnie z tą refleksją. Bene, io a questo punto vi saluto. Teraz w tym momencie was vi abbraccio davvero forte, forte, forte. Obejmuję was wszystkich bardzo mocno. E visto che io sono venuta qui, adesso vi aspetto a Trevignano Romano. I widzicie, ja przyjechałam teraz do was, ja przyjechałam teraz do was, a teraz was oczekuję u mnie w Trevignano Romano.